Wczoraj wieczorem zapragnąłem iPhona X lub 10, zwał jak zwał. 256 giga, 3600 Zł, tutaj jest dobra cena. Tutaj mamy 3850, ale nie, to jest ten 64. To nie, nie, nie. 256 mnie interesuje. 3600, ile to kosztuje? 4600. No, bardzo ładnie, najtaniej, tutaj w okolicy 5000. No, trudno się mówi, ale trafiło się e, ogłoszenie okazyjne. Proszę bardzo, 1400 zł. iPhone X 256 GB. Witam, mam do sprzedania lub zamiany na zboża lub inny sprzęt e, rolniczy. No to tak, no. No to no, może być równie dobrze na cukierki lub na inne młotki czy, czy, czy narzędzia. Na zboża, no to w, pomyślałem od razu o pomidorach, jakichś jabłkach, prawda? Bo może, może się dogadamy. E, iPhone dostałem jako nieudany prezent. Cena nie podlega negocjacji, tylko kontakt telefoniczny. To chyba zostało później e, dopisane. Jest numer telefonu, także nikt mnie tutaj nie naciągnie na czyszczenie konta przez kuriera pan jest online no mniejsza z tym że jest online lokalnie kontakt telefoniczny to pewnie odbiór osobisty no i co jabłek mi nie brakuje jakaś klęska urodzaju w sadzie to samo dotyczy pomidorów po cenach skupowych sobie to jakoś na szybko przeliczyłem że jak jest 30 groszy za kilo płacą, no to dałbym człowiekowi tylko 4666 kilo, lub jabłka, jak są skupowane po 15 groszy na soki, no to tylko 9,3 tony, prawda? Bo tutaj, jakbym chciał e, kupić sobie tego za 3600, to już bym musiał dać człowiekowi 24 e, tony tych jabłek po 15 groszy. No chyba, że interwencyjnie, nie tak po cenach tych, e, co Państwo, no to 12 ton. Ale tutaj te 24 tony, jakbym kupił na przykład tego okazyjnie, no to 15 ton mi jeszcze zostaje tych jabłek, prawda? No fajnie. Sprzęt rolniczy, to tam nie. No i co? Ale coś, mnie tak, coś mnie tak zainspirowało. Proszę bardzo, jest iPhone i jest Gufon prawda? Tutaj, tutaj jest ten rant szerszy, tak to one są praktycznie nie do odróżnienia, mają te same pudełka, identycznie wyglądają te telefony, wszędzie są znaki Apple'a, szczególnie na rynek polski, bo tutaj to nikt nie ma specjalnie skrupułów. Jak to wygląda na Amazonie? Na Amazonie już ten najnowszy model, to kosztuje 185 dolarów, chociaż takiego, z tego co się orientowałem, e, można sobie kupić za 550-600 e, zł w Polsce. No i co? Zadałem panu pytanie, ewentualnie, znaczy zadałem, od razu stwierdziłem: To nie jest iPhone, e, tylko Gufon jakiś tam iX, wart około e, 600 zł. No i co? No i? No no i. A co ma być? To może zmień opis, bo już się ludzie śmieją, a jak ktoś da się nabrać, to będzie 286kk. Oczywiście opis nie został zmieniony, bo po co? Zostało zgłoszone zawiadomienie tutaj do olx -a. Pewnie jakoś zareagowali na to, może jeszcze nie zdążyli, ale nadal byłem zainteresowany tym zakupem, tyle że Ogłoszenie jest już niedostępne, z tego co widzę. Podgląd. Teraz jest za kwadrans 10, dnia 25 października 2018 roku. No proszę, ogłoszenie niedostępne. Także dla lajka jest to praktycznie nie do odróżnienia, te dwa telefony. No, człowiek z pełną świadomością po prostu e, sprzedawał podróbę, nieudany prezent. No co on myślał, że ktoś mu dał telefon za 5000, e, prezent i on go sobie sprzedaje teraz za 1400? No, chłopie, idź do Lombardu, to ci dadzą i 2,5 za niego. Prosta sprawa, nie? Na sprzęt rolniczy, czyli tutaj sobie wybrał e, na zboża lub sprzęt rolniczy, czyli sobie wybrał jakąś grupę docelową, która rzekomo, według niego, może nie mieć o tym e, pojęcia, prawda? Za, 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 za tempaków chciał jakiś chyba złapać. No niesłychane po prostu. No i tyle. No. Ogłoszenie zostało usunięte. Pewnie się pojawi znowu. 1400 złotych, no jest, jest to zwykła, jest to zwykła bezczelność, no i niemożliwe, no i, no i co z tego, no jest szukanie, szukanie po prostu e, frajera, kogoś, e, kto się da nabrać. A jakby jakieś, jakieś dziecko sobie zapragnęło e, to kupić, przecież słyszałem o takich przypadkach, e, tam w przypadku e, Samsunga e, Galaxy 8, ktoś się tam dał nabrać na, na takiego za, za 500-600 zł. I tyle. Także mamy takie okazje. No zakupu, zakupu raczej nie będzie.